Witajcie kochani, jest środa, ostatni dzień września, czyli 30.2020 roku. Tydzień już nie byłem na grzybach. Dzisiaj nie mam za dużo czasu, ale wyskoczyłem. Już sama myśl, że sobie pochodzę po lesie, po krzakach, pooddycham świeżym powietrzem. Jest fantastyczne, no jak coś znajdę, będzie super. No. Padało w weekend, padało wczoraj, czyli już nie można powiedzieć, że jest sucho. No. Z drugiej strony tam u mnie na podwórku i w pobliżu niego nic nie znajduje jadalnego, tylko muchomory. A jak tu też wszedłem na powitanie, tam maślanki były, tu wielki muchomor. Ale liczę, że jak połażę, to może coś się znajdzie. Sam spacer na świeżym powietrzu, tam spalenie cukru, tłuszczu, to już mi się bardzo podoba. A jak coś znajdę fajnego, jadalnego, to jeszcze dodatkowy bonus, który oczywiście nagram i wam pokażę. Nie będę ględził, ruszam w teren. Witajcie kochani, ponownie tam, gdzie byłem na pierwszym miejscówce, totalna bryndza, jedna mówiarka tylko. Wbiłem, przejechałem, bo samochodem jeżdżę, bo nie mam czasu, żeby tam biegać, czy rowerem śmigać. Przejechałem do głównego mojego kompleksu, chodzę, wie też, prawie wielkie nic. Po przejściu jakichś 300 metrów, pierwsze grzyby jadalne, jesienne. Proszę bardzo. Boczniaki ostrygowate. Nie ma prawdziwków, nie ma koźlaków, nie ma maślaków. Są boczniaki. Nie ma co się krzywić, nie ma co się boczyć. Tylko zbieram je, bo jak jest bryndzowato, to każdy grzyb jadalny cieszy. No, widzicie moi mili, tam boczniaki zapełniły dół koszyka. Jakieś dwie czy trzy gołąbki znalazłem, żółte, fioletowe, też zbieram, bo znajduję, bo nikt inny nie zbiera to oprócz mnie, takich wyszukanych grzybów. I tam po pół godzinie ważenia, pierwszy lepszy grzybek, czerwoniaczek, i to w miejscu, gdzie tu na ogół prawdziwki rosły, ale nie ma co wybrzydzać, może być i czerwoniaczek, zawsze to jeden grzybek z gąbką wreszcie. No. Patrzcie, jaki ładniuni, no. No fajny, popatrzę, może jeszcze jakieś będą inne. Ale ogólnie jest słabeńko, to już nie pierwsza połowa września, że prawdziwki rosły na drodze i zapraszały przechodniów do zbierania ich. Trzeba się nałazić i tak jak widzicie, jak się nie zbiera jakichś badziewnych grzybów, to w zasadzie nie ma za bardzo po co iść do lasu, przynajmniej w mojej okolicy. No ale na szczęście ja jak stary dzik tam nie gardzę jadalnymi grzybami, nawet tymi mniej znanymi. Pozbieram wszystko, co tam znam. No prawie wszystko. Zabieram czerwoniaczka, ruszam dalej. Kilka metrów dalej drugi czerwoniaczek, tylko trochę obgryziony przez ślimaczki. No. To nawet jeden, no. Proszę bardzo. Dalej żeruje. Ma się dobrze, zaraz go tu ekspediuję i zabiorę to, co nie zdążył jeszcze zjeść. Pstryk. Nie chcę skubany zejść. Do koszyka lecimy dalej. Z 10 metrów dalej w trawie jest trzeci czerwoniak. No to taki większy nawet. No ale też go. Już ślimaki starachały swoimi mordami. No nic, biorę jego, bo to mogą być najlepsze grzyby na dzisiejszym patrolu grzybowym. Nie ma co wybrzydzać. Kilkadziesiąt metrów dalej, gdzie też spodziewałbym się szybciej prawdziwka, jeśli kozaka, to grabowego, bo tu same graby prawie rosną. A tu kolejny, czwarty już czerwoniaczek. Nie ma co się obracać, dobrej czerwoniaczki. No ale jakiś taki mały, spękany. Chyba już rósł, jak sucho było. Czekam na mnie, no to się doczekam, zabieram go, ruszam dalej. Kilkadziesiąt metrów i znowu nic. I tu mówię, godzina podgrzybek brunatny. W tym roku jakoś tu jest cienko z tymi podgrzybkami, jakieś pojedyncze znajduję. W poprzednich latach o tej porze, to w miejscach takich podgrzybkowych, to ich tam całe mnóstwo rosło. No ale dobry jeden, może jeszcze się uruchomią tej jesieni.
Fajny, młody, żółta gąbeczka. Zabieram go. Znowu oni mieli kilkaset metrów i wielkie nic. Sprawy takie przesieki, dwa stare podgrzybki. No tu z daleka widziałem, jak sarenki uciekały, ale niestety były za daleko, za szybkie jak dla mnie. Nie zdążyłem się zaczalić i ich nagrać. Ale jeszcze kiedyś ich nagram. No moi kochani, podsumowanie grzybobrania. Słabo, powiem, że jest słabo, nawet bardzo słabo. Deszcz padał, ale to niewiele dało. To mnie w wyniku ratowało to drzewko martwe, na którym było mnóstwo boczniaków. Przez to wygląda, jakby tu dno było zakryte, nawet 1/3 koszyka gdzieś. To powoduje, że wrócę i jest tam co obrobić. Sosik do obiadu będzie, to nawet sporo. No ale nie tego oczekiwałem po tym grzybobraniu. No jednak nie ma się co martwić, bo deszcz padał, jeszcze będzie padał. Zrobi się cieplej, będzie wilgotno przez cały październik. A jak dobrze będzie, to i w listopadzie można też zbierać. A czasami na początku grudnia, byle mrozu nie było. Także jeszcze kawałek jesieni przed nami. Tak nie ma co narzekać, bo na początku września, w pierwszej połowie prawdziwki były takie, jak mało kiedy. No. Także taka jest sytuacja. Nie będę owijał bawełnę. Nie jest za dobrze, szału nie ma, ale coś tam się zebrało. Proszę o lajki. Komu się podoba kanał, a jest nowy, niech subuje. Niech pisze, że zasubował, zaprosi do siebie, to też pójdę, zasubuję. Dziękuję moi mili za oglądanie. Miłego dnia życzę.